takie perełki, opodal leśna. Nie wchodzę ci w kadr? Ku pamięci żołnierzy, którzy polegli podczas I wojny światowej. I taki klimatyczny kościółek. A mamy fantastycznego przewodnika, no więc trzeba to wykorzystać. Proszę, takie rzeczy. Człowiek idzie, mija, nie zauważa. Takie perełki. To cały ten, cały mur jest płytami, no? Płytami wyłożony. Herby. No bo widzę tam dalej też. Masz z Biblii, no. A czekaj, czekaj, czekaj. Tam jest rzeźba. Zobacz, drzewo życia. Widzisz? To jest drzewo życia. Czyli gdzieś się, a później przychodzi taka pani i ścina to drzewo życia. To nie jest ten herby. Popatrzcie się tutaj na tą rzeźbę. Ona jest pięknie przykryta liśćmi. To jest chyba to właśnie tego. Niemiecka Maryja. Nie, tego gościa właśnie. Tego samego wiesz. Czyli niemiecka Maryja. No to wiesz, od niej tu fajnie. Zobaczmy, co to masz załatwić. Ja? Piękna wieża. Odnowiona. Ze środków unijnych oczywiście. Cały czas jesteśmy w miejscowości Czernina, gdzie ślady po Niemcach są wszędzie. Jest pięknie, cudownie, zajebiście. Dzisiaj będziemy zwiedzać okolice Leszna z różnymi aspektami, bo i urbeksik się trafi, i inne zabytki młodsze, niezniszczone, używane, opuszczone. Może się jakiś bunkier trafi. Dzisiaj naprawdę będzie miks. I na przykład coś takiego. To jest jakaś baszta. Pięknie. Ale to jakiś pałac. Stoimy w fosie. Okej. A tu jest, droga. Widziałem Sitowie. A obok blok. To jest dopiero. Najbardziej smutne to jest widok drzew w środku. I na murach. No. Zobacz, na choinkę. Na balkonie rośnie, no. Zim się. Piękny budynek był. Cały czas ta sama wieś. I ruiny gorzelni. No ale to z tego co słyszałem, to zapada się. Rozlatuje z roku na rok coraz bardziej. Baton, gdzieś ty tam wlazł? Tam belki widzę stropowe, przepalone. No sobie myśmy tu w kwietniu chodziliśmy i dach jeszcze normalnie był, nie? To ktoś to spalił. Super pomnik, zobacz, wybudować jakiś pomnik. I on jest najtrwalszą konstrukcją całego budynku. Zbiornik widzę w posadzce.
schody, przejście, wejście, a u góry, no cóż, zaufanie do konstrukcji za grosz. Ale na takie badanie wykonuję pierwszy raz. Do wody wkładasz? Nie, nie muszę. No i moi drodzy, dzisiaj będzie taki dzień. Wszystkiego po trochu. Ruiny, cmentarze, kościoły. Wiem, nie moja bajka, mówiłem o tym, ale patrzę na to ze względu na zabytek i historię, a nie budynki okupanta. Tak, jako że jesteśmy niedaleko Leszna i chyba już nawet na granicy geograficznej Śląska, no, mówimy o Dolnym w tym momencie, no bo jest bliżej, ale jednak Śląsk. No więc architektura i wszystko, co związane z życiem na przestrzeni setek lat, jest niemieckie. I to jest piękne. No niestety jest zaniedbane, zniszczone, no wiecie jak to jest. Ale jest po prostu cudnie. Las nam się kończy. Mostek. Przesuńcie te zdjęcia stąd. Mostek się kiwa strasznie. Ale przejdziemy przez strumień, idziemy chyba już w stronę auta i będziemy patrzeć co dalej. No więc zapraszam do następnej miejscówki. Kończymy już zwiedzanie miejscowości. Ale tak, ciekawostka, kościół katolicki i wieża, bo tyle się stało, jak widać, po kościele ewangelickim, a tam są ruiny pałacu, który obeszliśmy, i ten las, przez który szliśmy, to była resztka właśnie parku pałacowego. Jak widzicie, no są tutaj ślady, że no dokąd był dach i ściany boczne, no została się tylko ino wieża, no ale cóż poradzić, wspomnienia po niemieckie, wszystko co było z nimi związane szło w niebyt. No to jest kościół katolicki, więc on miał fory. A tu płyta nagrobna leżąca sobie obok. No w tym momencie już jako chodnik i starta. Dzisiaj tak na spontanie, wybaczcie, będzie chaos. Będą różne pomysły realizowane. Ale tak właśnie w temacie. Zobaczcie oba kościoły. Żeby było jasne. A tu z tyłu za kościołem tyle widać z pałacu. No i te drzewa z tyłu, no to park, przez który żeśmy wracali. Tak wygląda Ło. Z lotu ptaka na rzut na Czerninę. Wieś, która była własnością kościelną, a w XIV wieku stała się własnością szlachecką. No to historię mają niemałą.
Słuchajcie, tyle w temacie tej wsi. Spadamy dalej i jedziemy na zwiedzanko i szukanie kolejnych fajnych miejsc. Weźmiemy jeszcze jednego kolesia z góry po drodze? Ja, spoko. Autochtona? Oj, o ile będę miał czas. A on by tak wezmę, tak. Ruiny zamku. Wieża. Kościół. I my, znaczy ja. Dzień dobry, witam Państwa. Tomaszek i nasz zajebisty przewodnik Szymonek. W miejscowości Czernina, która kiedyś była miastem, potem już była tylko gminą, a teraz już nawet gminą nie jest. Ino wsią. Ino. Zobacz tam te na środku. Tak. Te dwa puta takie. Super, nie? Piękna niemiecka droga z kamienia i kolejny dworek, pałacyk. No ten przynajmniej jeszcze ma dach. W jakiej to miejscowości jesteśmy teraz? Ligota. Okej, to jesteśmy w następnej miejscowości, nazywa się ona Ligota. Taras zarośnięty już trawą i idziemy dalej szukać ciekawostek historycznych poprzednich mieszkańców. A to są jabłuszka. Jedliście za młodu kiedyś papierówki? No to takie spod płotu PGR-u można sobie tutaj małe, bo małe dziczki zjeść. A my wracamy. Pałacyk. Nie, to dom Stangreta. Tak, ale ja patrzyłem przed chwilą na pałacyk. Dach łupkowy, piękny. Pobawmy się. No tam kolejny budynek. Wejdź do środka, bo tu są schody. No to weszliśmy do środka. Nie, no możemy wejść. Nie, a potem nie idę, nie? Ja pięknie. Zobacz, jakie wykończenia. Z łupka są tam przy tych. Tak, nad oknami, no. No i tradycyjnie. Ostatni rzut okiem na pałacyk i spadamy. Furmanka czeka, a my jedziemy zwiedzać kolejne interesujące miejsca. Kolejny punkt naszego zwiedzania, miejscowość Góra opodal szpitala. No wiem, że to marne turystycznie miejsce, starają się ludzie raczej to unikać, ale opodal szpitala stoi wieża ciśnień. No i na tą wieżę ciśnień nas ciśnie. Jest szansa, że będzie zwiedzanko, ale może też, że nie. No i co? No to spóźniliśmy się o dzień. Zbiornik wieżowy został wzniesiony w 1915 roku.
służył do 2013, czyli 98 wiosen. No i wylądowaliśmy pod Ogólniakiem w górze, ale nie byle jakim, bo popatrzcie się, jaki to budynek. No, architektoniczna petarda. Po prostu wow. Podcień. No to szkoła podstawowa chyba jest. Tak, to jest podstawówka numer 1 i Ogólniak. I czas. Zegarek pokazuje aktualny czas. 10 dochodzi. Nieprawdopodobne. No to już trochę spieprzone. Było ładne. I zamurowali. Dorobili sobie pokój. I proszę. Płynie rzeczka. Bardzo leniwie. Ale most, most petarda. Piękna rzeczka i piękny most. Zaniedbany do tego stopnia, że łatwiej było go zamknąć niż wyremontować. No ale baza jest drewniana. Dlatego. No a tam w tle nowy, którym później będziemy jechać. Jeszcze nawet barierki rozleciały. Co tam panowie spiskowcy? Tam wetrę widzimy chyba. Gdzie? Tam sobie zapieprza. Widzisz? Na środku. A! Tam, tam, dalej, 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 tam, no. Z młodym na gardzie. Przy tak leniwym ruchu wody to faktycznie wszystko widać. Szkoda mostu, bo ładny. Nie, no. On tu jest, wiesz, bo już tam parę razy tutaj, ale... I płynie do nas. Nie, dziękuję. Dziękuję. Chwilę. Testujesz mnie? Wczoraj zgrzeszyłem. Dwa browary. Pięknie płynie. Cyk i już. Ale ryb tam jest. O kurde. Tam ten kamień przed beton leży. Chyba, że spotkamy dewrąkę. Bananożercy? Mhm. A w ogóle jak banany nie smakują, no może trochę. Nie, po chwili, nie? Wegańskie, bez glutenu, zero cholesterolu. No na oleju. A tam hen hen. Dalej oczywiście? Nasz wynalazek. Dużo zakręcał. Dobra panowie, ponawiam pytanie tradycyjnie, bo robię kolejną sesję. Ja, w jakiej miejscowości jesteśmy? HGW. Że jak? HGW. HGW? Dobra, to jesteśmy w HGW w województwie dolnośląskim. Opodal miejscowości Góra. Osetna. Osetna. A, to jest ta miejscowość, której nazwę zawsze zapominacie. U podnóża przepięknego kościoła. Z płytami nagrobnymi kobiecymi,
które podobno są na zewnątrz, a męskie są wewnątrz. Piękne. Kurde, naprawdę to jest piękne. Abyś zobaczył te męskie filmy. DV Kotwic. Ktoś tu strzelał do niej. Zobacz, tu też masz. 1597. To są późniejsze, nie? Fajne piece, nie? No mówię, byłem z kolesiem i zobaczył, wiesz, co pisze dookoła. Na dole herby. Po prostu baja. No widać, że to jest stare. I moi drodzy, i tak to wygląda. Specjaliści powiedzieli, że ta biała część jest późnoromańska i dobudówka z cegły, późny gotyk. No to czapki z głów. Panowie, jestem pod wrażeniem tego miejsca. Mimo że... Polecamy ci kolumbijskie sztosy z kokainą. A nie, no to jak kokainę, to kończę nagrywać i idziemy do konsumpcji. I obok... O właśnie, pokażę wam tak. To czerwone, co się między drzewami przebija, to jest kościół, pod którym teraz byliśmy. To, co przebija taki pasek, to jest mur odgradzający od drogi. To jest, podejrzewam, park. Wokół resztek jakiegoś pałacu albo wręcz zamku, który ostał się w tym momencie w formie ruiny. A szkoda, bo zacny budynek, ale czad. Zapraszamy. Renesansowy pałac. Powinieneś pojechać do Nowego Wiśnicza. Trąci podobieństwem. Ale to... Piękne. I gdyby te kolumny nie były kwadratowe, to byłyby tak jak wczoraj w tym pałacyku. Ale... Ale się jaram. Ale no, dach jest piękny. Dobra. Kolejny urbex. Jak tu fajnie chłodno jest. Mam światło, mam światło. Dzień dobry. Witamy w naszych skromnych drogach. Ja zamknę tutaj drzwi, żeby nikt nie myślał, że... Ja pier... Spójrz na górę. Wiecie co? Ja będę musiał ścieżkę dźwiękową podkładać pod to nagranie. Za dużo przeklinam. Tamek, zrób jeszcze raz. Popukaj. Nie, chodziło o to na ścianie, ten cień. Super. A, drewno, lampką świeciłeś przez schody? Przez schody, widzisz? Widzisz, jaki cień wychodzi? Zobacz, to jest fajnie ten koń. Widzisz? To mozaik. No to ja widzę nad sobą niebo. Ale płakać się chce, bo to jest... A tam jakieś piękne nadproże. Widzę na suficie jakieś ornamenty. Na dużym ekranie też pewnie będzie widać. Kurna, no smutek wielki. Zobacz to sklepienie. No. Jesteś z tej drugiej strony. Wiesz, chciałeś zrobić zdjęcie nam przez tą dziurę w ścianie? Nie, myślałem, żeby widzieć. Masz, Tomek, przecież nie ukradnie ci latarki. A tam. To jest od zawiasu. Ale patrzcie się na ten, na okucie tutaj. Dobra,
pliki potem poczytasz, to zwariujesz. O! No, trzeba będzie uzupełnić tutaj informacją z Wiki, co to jest. Słuchaj, w 92 kobieta dopiero to odkrywa, że tu jest... Matko, jaki on jest piękny! Że zobacz, że tu jest inskrypcja wykonawcy. Johann Paul. Liter. 1590 któryś rok. Niesamowite, nie? I to jest na tym tarasie, co ci faktycznie. Mówi, no, jak tam podejdziesz do tego drzewa, to To jest po prostu nieprawdopodobne. Aż się chce tego drzewa połamać, żeby to odsłonić. A u góry jeszcze piękny napis. No. Powyżej jeszcze herby. No ale to nie było wejście główne, bo wejście główne to myśmy wchodzili. Jesteśmy na wewnętrznym dziedzińcu. Aha. Już pan Tomek poszedł na krawędź. Poszedł tam. A znalazł go. Widzisz? Tam w las. No, no. Wyjdzie nam ten i powie... Będzie udawał, że straszy. Na dziedziniec pierwsza klasa. Znaczy trochę zarośnięty, no ale... Tu jest cwaniaczek. Wypatrzyłem, bo on ma bardzo mocne źródło światła. A moje umarło. No ale czekaj. To jest... Jak to mówisz, dziedziniec wewnętrzny. No a tutaj jest mur. A tu jest dziura. Ta dziura prowadzi do jakiegoś pomieszczenia pod nami. No jest dziura. Byliśmy na dole. Bardzo onieśmierająca ta ruina jest. I tu jest góra. Też już się kończy. No i nadproże. Jakie to szerokie. Słynne. A ze względu, że już wartość zabytkowa obiektu. Okej. Okay. To zdjęcie dostałeś, nie? Mhm. Zdjęcie dostałeś, nie? No tutaj nad nami to wygląda to tak. No ale te schody to jest po prostu mistrzostwo świata. Mistrzowie dzisiejszego dnia. Główna brama wjazdowa do tego miejsca. I pomnik żołnierzy poległych przy wyzwalaniu tych ziem. Wdzięczni mieszkańcy. Orzeł bez korony, gwiazda, a tam nasza furmanka. Takie kółeczko żeśmy zrobili. I tym akcentem kończymy miejscowość Osetna. Nie? Moi drodzy, będzie ciąg dalszy. I w tych okolicznościach przyrody, gdzie najbliższy dom jest, no jak tam te drzewa, nasz nieoceniony dowiózł nas tu. I ten oto most, kolejny piękny relikt przeszłości niemieckiej na tych ziemiach.
patrząc na ten most do dołu, już wiem, dlaczego nie idziemy górą. A co to już, rolki ukradli, że na cegłach kładą? No, tak było. No faktycznie, popatrzcie. Rolki z jednej strony są, z drugiej już ich nie ma, bo ukradli. No oczywiście most opadł o ładnych parę centymetrów i trzyma się na kilku. I rzeczka leniwie sobie płynie. Zadam pytanie, czy to jest ta sama rzeczka przy tamtym moście, co byliśmy? Tak jest. Okej. Barycz. Barycz? Pod Krakowem też jest barycz. Ale się bardzo źle kojarzy. Okej. To kolejny most nad tą samą rzeczką leniwie płynącą, już bez wydry. I popatrzcie się, takie perełki można trafić. No oczywiście, jeżeli ma się dobrego przewodnika lub wie gdzie szukać, ale no w tym momencie zwiedzanie okolic Leszna, jeśli można tak powiedzieć, bo już jesteśmy w innym województwie, zaczyna nabierać innego kształtu. No więc do następnej ciekawostki. Panowie, sakramentalne pytanie. Gdzie jesteśmy? W Bełczu Wielkim. Bełcz? Wielki. Okej. Okay. 10 km od Donińca. Okej, okay, jesteśmy w Bełczu Wielkim. Jakieś 1,5 km od Odry. Ha! Tego nie wzięliście pod uwagę. Że? Że 1,5 km od Odry. W Roniniec 10 km w lewo. Jakby kto tam chciał jechać, no to to tu na Luboszyce, tu budynki popałacowe, a tu pałac, który niestety płomieniem stanął był. No żal. Chodzimy, to normalnie A chcecie powiedzieć, że stolarka drewniana jest oryginalna? Tak. To? Zobacz tam. Chodź zobaczyć. O! Ale... Słyszysz? Okej, okay, pentagram. Pentagram już widzę. Ale... Stolarka jest przepiękna. No tutaj się... Jeden, dwa, trzy. Bo po pożarze się troszeczkę strop oberwał. A tu kominek był, popatrz. Ale drewno, jej. No. A tutaj coś w rodzaju werandy chyba, z oryginalną jeszcze podłogą.
i wyjście na ogród czy na jeziorko, bo widzę trzciny. No, piękne schody. No i jeziorko. Faktycznie jakiś staw. Kolumnada. Tutaj już nic nie ma u góry. Ciekaw jestem, czy to tak miało być? Chyba nie. I wchodzimy do środka. Czad. I pomyśleć, że mieszka tutaj konstruktor Cepelina. Cepelina. I tak wyglądają resztki tego pięknego pałacu. I no cóż, zwiedziliśmy parter. Reszta nie nastraja optymistycznie, więc lepiej się tam nie pchać. Ale jeżeli ktoś jest fanem urbexu popowożarowego i takiego no hardkorowego bardziej, to można spróbować. No z tym, że no ja nie zachęcam, no bo jest niebezpiecznie. Ale budynek imponujący, przepiękny, zresztą widzieliście namiary. W razie czego, no to mogę zostawić w opisie jako pineska. Możesz otworzyć już. Już jestem. To zrób ładne ujęcie. Masz ładne ujęcie. Nie trafiasz w dobry guziczek. Nie, trafia. Więc jakby ten tam ostatni rzut oka na smutny koniec pięknego budynku i spadamy w kolejną miejscówkę. I tak wygląda ciąg dalszy zwiedzenia. To już jest województwo dolnośląskie wciąż. Wzdłuż Odry drogami bardzo bocznymi, chociaż przez chwilę nawet nie były asfaltowe. I można zobaczyć taką perełkę. A tak ona wygląda lepiej w całej okazałości. A przy okazji ktoś ma przed domem skład chrustu i innych gałęzi. Także zdesperowanym mogę podesłać linka, gdzie to jest. Wiadomość też kosztuje. A jak widzicie, ta droga nie jest zbyt imponująca. A tak ten budynek wygląda od drugiej strony. Magazyn na rolki ze słomy. Głobice. Głobocice. Głobicach. Głobice. Okej. No to jesteśmy w Głobicach. Już nie musiałem zadawać magicznego pytania. Głobopisy. I no, jakiś folwark to był faktycznie. Świetlica miejska jest. Panele słoneczne na drewnianym dachu jakiegoś gołębnika. To jest ten parking tu, w niemieckim samochodzie. 21 wiek. Z lewej strony. Nie, po lewej. Parking. Zobacz te grzyby z wisek. Uwaga. Ten dziczy. A? Parking leśny. To są te klimatki fajne. Okej, moi drodzy. Nie musisz pytać, masz napisane. Tak, właśnie miałem powiedzieć. Teraz nie zadam pytania o nazwę miejscowości, ponieważ Wyszanów nas powitał. Jesteśmy nad brzegiem Baryczy? Okej.
nad brzegiem Baryczy jesteśmy. Póki jeszcze Barycz istnieje. Rzeka wyschła. No to teraz to rzeczywiście można przejść na drugą stronę bez zamaczania kolan. A ten kloc kamienny, no nie sądzę, żeby robili go specjalnie, żeby był za stół. A, przyczółki. Okej. Dobra, to tutaj po prawej przyczółki starego mostu. Tutaj nowy most. A tutaj coś, co się nazywa rzeką i pomału przestaje nią być. Piękna, czysta woda. A tu jest kurek spustowy do tej rzeki? Tak, to jest kurek. Widzisz taką linę skalową? To na linii drzew wisi. Którą? No, linia tych drzew jest linia skalowa w poprzek. To jest stary most wiszący. Mogę sobie przejść. Niego. Rzeka Barycz, a tam między drzewami wskażę wam chamsko palcem, tam ta rzeka wpada do Odry, a tu są stare przyczółki mostu, który został zastąpiony mostem, po którym teraz idę. No ale jak widać, most jest zrobiony tak genialnie, że już zbroje nie wychodzi. No ale co poradzić. Cieszmy się tym, że rzeka ładnie wygląda. I trochę historii, która nas tu otacza. Tak, tak. To jest droga, którą nasz czarny tuptuś teraz przyjechał. Jesteśmy u ujścia rzeki Barycz, którą pokazywałem wam przed chwilą, do rzeki Odry, którą pokazywałem wam 3 chwile temu. I teraz po jednej z ostróg idziemy nad rzekę. Ała. No, powódź pewnie zniszczyła. No i tak wygląda ujście rzeki do rzeki. Po lewej Barycz. Po prawej to większe to Odra. A z tyłu za tym drzewem przyjechali ludzie na kemping. Fajne miejsce. Zarąbczaste. Tak. Same śpiące ryby. Nasza dróżka. Nasz osiołek. Okej, okay. Dobra chłopaki, a co to było? Restauracja. Bo popatrz, zająłaś ta górka i jest 2-piętrowy hotel. Taki wielki. Aha. No, to tylko zatem. Bo ma się zamknięty. Dygnuje ten pał widziała. A gdyby mi się to wisiał na jednym drucie. Już spadł. No. A to na jednym takim, na tych drutach wisiało tam mrożnie. Fajnie. Ty może. Nie?
No to trochę ubyło tego budynku. O, tu jest fasada. Tu jesteśmy w Wyszanowie. Tam, widziałeś to? Ten budynek zaraz zobaczymy. A przy tym moście byliśmy. Zostały tylko przyczółki. A Strand Hotel. No próbowaliśmy znaleźć, ale niewiele z niego zostało. Znaczy się nic. I to jest wieś, która była wzmiankowana w 1307 roku już. Także od 45 w granicach Polski pierwotnie nazywała się Sworzeń, a od 47 Wyszanów. Tak, żeby było bardziej po polsku. A tu jest ciąg dalszy Wyszanowa. To byliśmy. To byliśmy, okej. Okay. No to teraz... To w środku. No to popatrzcie, jak to wyglądało. W środku. A jak wygląda teraz. Masakra. To tutaj stało nasze auto. A resztki fundamentów tego budynku... No to tam Tomka wyciągnąłem, ty gadałeś z tymi kobietami. Tu gdzie te piwnice były, nie? Dobra. No, to widzicie, że tutaj każda bądź co druga wieś ma jakieś swoje niemieckie tajemnice i perełki, których no nie można nie zobaczyć. To idziemy szukać dalej perełek. No i tak to wygląda w oryginale. Tomasz, proszę, rób zdjęcia. No jest niesamowity budynek. Obok mur oczywiście. Tutaj jakiś słup bramny. No to jest teren prywatny teraz, więc wejść nie bardzo się da. Ale no robi wrażenie. O! Proszę. Wot ciekawostka. Herbarz. Naprawdę świetnie to wygląda. O. No ale ta wieża to jest po prostu robota. Tomek. No i czekaj, koleżanki do ciebie, nie? A jakby to otynkował, to by znowu ładnie wyglądało. Widziałem. No, to szkoła. Szkoła będzie. Gdzie tego jelenia? Małeś do góry? A to tylko są ten. Gdzie masz tego jelenia? Do góry, na ten. Ten w ogniku. To jest tak. Bajka. I cały czas jesteśmy w tej samej miejscowości. Jak się nazywa, bo zapomniałem? Wyszanów. Wyszanów, tak. I z Wyszanowa jedziemy, gdzie jedziemy? Do Wilkowa. Do Wilkowa. Na bobry. Czesać bobra. Czesać bobra. Golić bobra. Też. Przebić bobra. Też. Pogłaskać bobra. Idziemy bobrować. Idziemy bobrować. No to bobrownicy. Ogonkiem. Widzę, że od upału was trochę ponosi. Oj, zobacz, jak się chmurzy. Zobacz, jak jest kosio położone. Do kogoś w podwórku.
jest odrę. Gdzie masz odrę? A bo tu jest wał zaraz. No jedziemy, proszę. O, patrz, instrukcja obsługi, jak parkować tego, samochody. Tego rycerza. No. Bo to jest ktoś z tego czasu. Wiem, że kiedyś położony to. Okej, a rozumiem, że tu na górce jest... Skręcisz w prawo, jeszcze kawałek zejdziemy, a to odrys. Teraz mam wyłączyć na chwilę to. Tu w prawo. Mój pasiony bydło. Zamknął nam trochę. Kutafon. Nie szkodzi. Jeszcze i zawin tylko, nie? O. Wypas bydła. To zawin sobie tak, żebyś no, na tak dziwne stanął. Jeszcze, jeszcze. O. Idealnie. Idealnie, Paweł, lepiej nie mogę się go zrobić. Wiem. No. No. Tyle pało? Choć nie, trochę? Nie. No ja wiem, że to co motocyklista z nami zrobił. To... Wczoraj, nie? No. Wiedział, co lubimy. O! Jaszczur nadrzeczny. To jest jaszczur nadrzeczny. Po metamorfozie. A tu jest odra. Jesteśmy na drugim brzegu. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, kiedy go przekroczyłem. Znaczy, kiedy przejechałem Odrę, ale to nie jest istotne. A te kamienie... Przepraszam, czy jestem wciąż na tym samym brzegu? No właśnie. Tylko, że jest za kolem. No, no, no. Czyli nie przekroczyłem Odry. Czyli jest nieźle ze mną jeszcze. A te kamienie zwykle są pod wodą. Więc popatrzcie, jak Odra niedaleko Głogowa. Do Głogowa mamy jeszcze jakąś dyszkę. To jest kościółek jeszcze raz. To jak panowie? Sądząc po tym rycerzu, to jest średniowiecze, czyli jakiś XIV wiek, odrestaurowany, odremontowany w baroku? Pewnie niedawno. A nie, no to, że niedawno, to po raz wtóry, ale... Barokowizowany pewnie nie jest, ale... No, zgotykowany to on ten nigdy nie był chyba. No nie, nie. Staniesz sobie, podejdziesz tu za ten murek, tą latarnię, przeczytasz sobie. Rycerz jest. Bez twarzy. Podejdź, gdzieś tam Tomek, zobaczysz tam to? No idę. Będzie trochę chłodniej niż to. To się poddaje. To idziemy. Nawet mi się drzwi nie chce zamykać. O, jak fajnie zawiało. O! Gdzie masz tu jakąś tablicę informacyjną? Jest? Nie. Jan Nepomucen w Wilkowie. Okej, okay, ładny monument. Rozstrzelany w roku 45. A organista, nauczyciel. Pan Wilkowa, czyli wodarz tutaj. No, no. Proboszcz. To co Rosjanie przyszli i wyzwalali. No właśnie. Typowo. Tutaj faktycznie nic nie ma. No i tutaj mamy DV Loben.
herby, ale niestety napis jest już tak nieczytelny. No tutaj poza rynnami to też nic nie ma, ale no ma to sens, ładne. Przyjechaliśmy zobaczyć bobry. Bobrów nie ma, ale też jest zajebiście. Zobaczyliśmy płaskorzeźbę na kościele i tym akcentem nawijamy już chyba na azymut leszczyński. 35 stopni pali. Także trzeba chyba pomyśleć o drobnej ewakuacji. Zwłaszcza, że jest trzecia. Zanim się przykulamy do domu, no to akurat. Ale jak nam coś wpadnie głupiego do głowy, to nie omieszkam się podzielić z wami tą informacją. To do później. Moi drodzy, 8 godzin wycieczki. Zobaczyliśmy bardzo, bardzo dużo miejsc. Postaram się to jakoś skompensować w jednym materiale, ale nie obiecuję. Może się okazać, że będą dwa. Bo nad samą Odrą byliśmy chyba w trzech miejscach. Dwa albo trzy zamki, pałace, które zwiedziliśmy. No, oczywiście jako urbex, jako zniszczone, no, ale jednak. Fantastyczna wycieczka. Z Leszna w kierunku na Gubin i na Głogów, też na G, na Głogów i z powrotem, taka no spora pętelka. Zobaczyliśmy naprawdę wiele ciekawych miejsc, znaczy ja, bo chłopaki znali to, więc tutaj nie było z tym problemu dla nich, to było tylko i wyłącznie odświeżenie starych miejsc. Dla mnie wszystko nowość, więc dziękuję za wycieczkę, którą wspólnie odbyliśmy. Mam nadzieję, że was to zainteresowało, zaciekawiło i do zobaczenia w następnych dziwnych i ciekawych miejscach. Trzymajcie się, cześć.